Oj, wiesz co? A co tu w tym domie? Te No to. ściany, to ani glazury, ani tarakoty, nic, bo to szczególnie najdroższe jest. Ale już tu dwóch, może już i trzech, bo tam jeden z Krakowa facet kupił, drugi z chyba z, no Warszawy jak na niego mówimy, ale chyba aż Piaseczno. Tylko ty mnie nie nagrywaj, ty. Byliście w Stańczykach kiedy? W Stańczykach, tam na No, tych mostach? no. Ja nie. Ja też nie byłem. A to jak chcecie, to możecie A też tu to. blisko tam jest? Stąd? No, stąd. No to z Godapi trzeba. A w którą stronę? Na północ czy na południe? Chuj go wie gdzie to, tam gdzieś trzeba jechać, tamte. No szkoda, że tej mapy nie ma. Zaraz przyjdzie siebie. Co? Szykować? Coś już kroić? Czy jeszcze? Momento. Nie, chyba co, będziemy lecieć, nie? Pomalutku. A trochę Co tematu jeszcze mamy. tam masz, Jason, swoje książki? Tak, poradzę sobie. Nie gryzie? Dobry. Dobry. Zejdzie pan do nas trochę? Porozmawiać? Zaraz kapkę, będę do Dobra. Zatrzymaliśmy, patrzymy, ładny dom. Ładny? No kiedyś był. No był, no. To co, Ale kto go zaniedbał tak? Teraz demokracja nie da zrobić. Komu lepiej, dla złodzieja? Takiego grządzie się jadą wszystkie. O tym to będzie dobrze. Będzie? O teraz o program idzie. Trzeba tam posłuchać. I co Siedzi gadają? Leper, siedzi Serafin i ten No. jeszcze jeden. I co gadają? No co robią? No co gadają? Co gadają? Jak w dupę dają dla rolnika. No, rząd nasz. No, jak nie to są teraz, leżę i słucham tego. A pan czym się zajmuje? No jak to się? Pracuje gdzieś? Nie, no na mam hektarów jakoś. Na polu? No. A dużo ma hektarów? No mam trochę. A liczył pan jakieś dopłaty tam? Bo trzeba było Te pole wyliczyć. dopłaty mają tam w rządzie, to siadą, złodziei, mówię ja. No to kto ich wybiera? No ja na pewno nie, bo nie pójdę. Na durnie by głosował. To ta Unia, rozmawiałem z takim człowiekiem, co do Grecji 5 lat jeździ. Przez 5 lat chodzili goło i wesołe i głodne wszystkie Grecy. Po 5 latach lepiej było. A tu cieszą. Tak? Jak tak Himmler pojedzie, to my będzie miał miliard kurwa poborów, jak policzyć. I dzieci, i wszystkie takie, jak oni tu masz. To takiemu dobrze, nie? No to na pewno, bo ja nie. Ja mam 360 zł renty. O, 20 lat pracy masz. Matka dostaje rentę, siedzi w chałupie i czeka każdego pieniądze. Ale chłopa o takiego, o. Bierzmy worek na plecy, na pole idź, bo nie ma. O. Czy nie ma nic dla chłopa? O, to jest kurwa dobroć. A jakbyśmy tu mieli Niemcy, no to byłoby pewnie lepiej, bo u No to Niemców by takich nocniki rzeczy nie na ma. Niemca nosili i koniec, no ale może by zapłacił lepiej. No. Komu do ulepszenia, żeby się uczyć? Ja bogaczy, tylko zielone światło otwarte. Dla mnie nie stać, żeby ja córkę puścił kurwa do szkoły, żeby ona się dostała nawet. Raz, dwa, tam chyba trzy. Tam jest Świerk chyba i tam są słupki na tej górze. Przy domu? Nie, jak taka wielka góra, prosto, jak tu jak palce pokazuje. Aha, tam. Tam są słupki. A, widzę, widzę. Tam No, płot jest, nie? no płot, Zasieki widzę. tu jest już tam za płotem ruskie. Aha. Tam o słupki muszą być, o tam o chyba. No, widzę, widzę. No.
A to tu Szwajcar się zamieścił. A skąd on rodzinę miał tu, czy co? Tak przyjechał, kupił? No, to na polowania przyjeżdżał. Na polowania? Panie tatku, nie przejmować się, nie? No. Tereny ładne macie, no. Co z tego ładno? Widzi, tu góra, tam woda stoi, tam też woda stoi. 15 hektary. Co? Z tamtym bagnem. A co z tego? Tylko podatek płacę. I za to nie dostanę nic? To 140 euro. Nie będzie 3 hektary. No bo to ja bym nie użytek. Proszę gości do szatni. Cukier podróżuje. Wódka potanieje. Wódka potanieje. A papierosy droższe. A boisko macie spoko. Kurwa! Kurwa! Finansów nie ma, była będzie. Byśmy mogli oświetlenie zrobić właśnie. Bar otworzyć. Chce pan przestawić na tą agroturystykę? No tylko nie ma innego wyjścia. Trzeba byłoby do jakiejś firmy zwrócić się o tą pomoc Sapardu na agroturystykę. Dopiero w tym roku będzie pierwszy rok, ale jak to będzie? A co pan chciałby tutaj zmienić? Nie, okna trzeba wymienić, coś dobudować, tam na salkach nic nie robiono, tam są przypokoje, kanalizacje, brak szamba, przyjeżdżają ludzie, jest małe szambo. A pan tutaj sam mieszka? No jest mama. A pan kawale? No tak. A co, nie było dziewczyn? No nie bardzo chcą. Dawniej nie chcieli, a teraz to... Nie wiem, może się zmieni. Jakaś Litwinka? No. Przyjeżdżają tutaj? No to czemu? Przyjeżdżają i pojechać nie jest trudno. Jest ogrodniki, przejście, no. Budzisko, niedaleko, no. Trzeba niestety, może będzie czasem prosto tutaj, nie wiem, ma być jakaś ścieżka rowerowa. Aha, to wtedy na rower, nie? I... Ja czuję się Litwinem, oczywiście. Nas jest sporo tutaj. Sejny, Punisk, w Suwałkach jest sporo. To jest chłodnica. Tutaj się wlewa i spuszczam z bloku. Dwa razy przeleję, jak leci ciepło. A to już pełna? No nie, jeszcze do lat trzeba. Jakbyście przejechali, to ja przerwałem. No to trzeba będzie spuścić już teraz. I tak zapali, to nie ma dużego mrozu. No i to jest dużo do życzenia. Trzeba robić remont kapitalny. Bo to jest 75 rok. To tyle co ja. Produkcji. No, trzeba no, robić, to zmieniać to tłoki, cylindry, no, robić silnik, zwolnicę, hamulce. I co będzie wszystko pan robił? No tak, trzeba będzie robić. To trzeba gdzieś 3000, nie wiem, 3000 tak? Trzeba włożyć, tak? Trzeba uszczelki pozmienić, dach nowy kupić, no dużo, szkła postawiać. Ale, to generalnie pan z optymizmem patrzy w przyszłość, nie? No a to, nie to. Się widuje, nie? A nie, a co to da? No, a co to da? No nic to nie da, jak mówię, car daleko, Bóg wysoko i nie ma co tu się drzeć. No niestety, tak mówią. Pas przeorany. Kurde, zbieg wszystkich granic. To historyczne miejsce jest. Chyba Rosyjska Federacja, co? No, czyli to jest rosyjska, nie litewska. Po tej stronie to już jest Litwa. Gdzie? Po której? Nie. Tutaj. No my na razie, tam już jest Litwa. Tam gdzie te płoty drewniane, a my już jesteśmy, a my jeszcze jesteśmy po naszej stronie. Ale słyszymy już jakiś warkot silnika. Także kręcimy i uciekamy stąd. A zresztą idzie jakiś człowiek tutaj też. Nawet dwóch ludzi. Na Litwę się przejdzie, bo jest droga rozkopana. Szlaban drogi jest rozkopana. No to tak,